ciebie takie to... Tak, to bardzo ciekawe, Fia. Cześć wszystkim, to znowu Punio 7. Dalszy ciąg Amayui. Dobra. Zobaczmy, czy coś tu będą ci... Bla, 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 bla. Zobaczmy, czy coś ciekawego będą mówić. Jak nie, to pomijmy to i weźmy się do prawdziwej pracy. Nie chcę tego słuchać. Dobra, pomińmy. Dobra. Jedna rzecz się ważna skończyła. Zadziała. Avara dostał cover 2. To się przyda. Oraz dostał Greater Cheer. Znaczy cover 2 zwiększa szanse z 20 na 30%. Super. Greater Cheer zwiększa... Tak, zwiększa bonus dwukrotnie. Nie zwiększa, jak bardzo się stakuje, bo nadal to się stakuje chyba do 5 czy 6 razy. Ale teraz jedno użycie daje 2 razy więcej. Więc to też się przyda. Co jeszcze? Mieliśmy ci dać Danger Sense na wszelki wypadek. Dobra, fajnie, super. Zobaczmy jeszcze, czy coś się dzieje w fortecy. Czysto. Poza atakiem. A to mniejsza o to. Później się tym zajmiemy. Na razie udajmy się tutaj. To jest taka poboczna lokacja. Jak mówiłem, tutaj będzie trochę rzeczy związanych z historią fortecy. W sumie nie wiem, jaka jest historia, że oni się tu wybrali. Tak, racja, Fia, tak, też jesteś użyteczna. Masz rację. Jesteś bardzo użyteczna. Z tym faktem niezwykle szczęśliwa. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Fia jakoś nie zaprzecza tego. Fia, weź się może postaw. Fia znowu daje sobie kit wcisnąć. Wszystkim
Dokładnie, Ior. Ior chce się nauczyć sztuki wciskania ludziom kitu. Bardzo szlachetny Ior. Okej, to był demoniczny śmiech. Tylko kobiecy. Jeszcze takiego kobiecego nie słyszeliśmy do tej pory. Zawsze się coś dzieje. Dobra. Po tym przydługim wstępie, którym Lish jedynie dużo gadała po to, żeby nazywać Avaro mężem, weźmy się do roboty. Tutaj mamy jakieś drzwi, które są odkryte z jakiegoś powodu. Tutaj też są jakieś inne drzwi. Tutaj są brązowe drzwi. Powiem tak. Fie... chcemy wysłać... w tym kierunku. Może wyślemy mu jeszcze... wyślemy jej jeszcze Iora do pomocy. Być może swoje na razie elektryzowany ten. Czy oni są wrażliwi na pioruny? Nie za bardzo. Trzeba będzie mu zmienić broń. I tak. Złą stronę idę. Tutaj jest wejście. Dobra. Jurin. Chociaż nie, Karyna ma trochę mało doświadczenia. Karyna będzie prowadzić. Oraz Ranri. Albo nie. Ruri. Raczej niebieski chłopczyk. Ranri przywołam, jeżeli będzie taka potrzeba. Dobra, druga ekipa. Lish. Wbijesz się z tej strony. Avaro. I pójdziesz tędy. Diet. Idź razem z Lish. I jeszcze kogoś jeszcze chcemy wziąć. Ty możesz się przydać. Dobra, będę musiał jeszcze przejrzeć ekwipunek, bo pewnie wszyscy mają capture rope wyposażony. Dobra, ty
Czy chcemy ci zmienić buty? Na night shoes. Chyba przydałoby się to ulepszyć, ale jeżeli damy ci z tym night medal, czy mamy również night armor? Mamy, tylko że Avaro to ma. A Avaro, możesz zmienić sobie zbroję na jakąś inną? Możesz. Ty weź Knight Armor, masz Knight's Knowledge, daje ci dodatkowe hapeki. Dobra, a ty w takim razie czy możesz wziąć Black Steel? Masz Black Steel, ok. Warrior Armor plus Warrior Boots. Nie, coś jeszcze trzeba by, żeby wszedł bonus. Dobra, na razie tak i może Warrior Medal. Warrior's Knowledge. Okej. Teraz tak, kogo jeszcze mamy tutaj? Ior. Weź Knight's Medal. Ty możesz wziąć Veteran Ring, bo odporność masz i tak dobrą. Ty weź Knight's Medal. Fia, Sage Medal. No i dobra, powinniśmy być ok. Fia, zaraz pójdziesz za swoimi ujkami. Ty jesteś dosyć odporny na lód. To może tak. Fia tutaj. Ty, Ior, zbadasz to. Yurin Yuki. Wejdź tutaj. A ty podejdź bliżej. Dobra. Dobra, możesz mu przynajmniej odpowiedzieć. Dobra, co się tam wydarzyło? Ta statua ma taki skill, to jest chyba... Zapomniałem, jak się nazywała, że może zwracać obrażenia z powrotem i dlatego Yurin tak mocno oberwał. Ale ważne, że zdjął gościa. Dobra. Dobra, Yurin, coś cię znowu napastuje, broń się. O, Intimidate. Fajnie, w końcu weszło. Ciekawe, czy to oznacza, że również kasuje mu opcję Resurrect. Byłoby fajnie. Dobra. Z waszą odpornością na ziemię? Brak. Dobra. To może Yurin. Wejdź tutaj. Rozwal gościa. I zaraz cię będziemy musieli cofać, bo już ci się mana skończyła. Ładnie. Tutaj natomiast... Okej, fajnie. Portal od razu. Dobra, czy możesz jego zdjąć? Lepiej było, ty byś to zrobił. Masz odporność na physical? Tak. Jakie to, bo właściwie mamy bronie? Mamy Thunder Axis Bow. Powinno większe obrażenia zadać. Dobra, zdejmij gościa. A nie, Projectile Defense. Zapomniałem o tym. Dobra, nie będziemy wchodzić lisz bliżej, bo to wtedy weszłaby na kolce. Tego chcę uniknąć. Avaro... Tutaj coś może być. Ale nie chcę się marnować tyle czasu, żeby to sprawdzić. Fia tutaj. No okej, dobra. Jakby co, będziesz mógł tędy wejść.
że ma użyć Burst of Light, ale to również zadaje obrażenia sojusznikom, a Diet nie za bardzo lubi obrażenia Holly, więc po prostu stój sobie. Dobra, i możesz w obronie go rozwalić. Dobra. Rurin. Coś tu mamy? Tylko rzeczy dla technomantów. Dobra, tak. Możemy to zdjąć. Fire, jesteś podatny. Czy już mamy twój ognisty łuk? Chyba powinniśmy mieć, tak. Dodatkowo możesz wziąć sobie... Anti-air. Tak, tylko łuk ma mniej zasięgu. Ciekawe, czy jakbyśmy go ulepszyli, to miałby większy. Będę musiał zobaczyć to kiedyś. Dobra, w takim razie mechaniczny łuk. I zobaczmy. 15 razy 2 razy 3. Zdejmiesz go bez używania many. Dobra. Teraz tak. Ty tutaj. A ty tutaj. Co to jest? Moldy skeleton. Dwie gwiazdki. Dobra, kiedyś indziej to wrócimy. Na razie po prostu ich likwidujmy, kiedy tylko możemy. Tylko tak, ty masz Sacred Shields, okej. Okay. Powinnaś im zadawać dobre obrażenia. Tutaj. Ty ponaprawiasz tutaj rzeczy, skoro już tu jesteś. A, więcej rzeczy. Dobra. Trzymasz trochę obrażeń zwiększone, a i tak masz wystarczająco wytrzymałości, żeby to stankować. Dobra, ciebie chcemy wycofać, żebyś się podleczył. Fia. Knight Armor 1. Okej, to może się przydać. Wam jeszcze tam nie chcemy wchodzić. Chcemy... Chociaż w sumie chyba tutaj się odpali event, chyba nie powinno być z tym problemów. Dobra. Tak, no już Terminator nawet nie dał rady, no to rzeczywiście musi być mocno zamknięte. O, nie? Exploda! Dobra robota, Lish. Mam nadzieję, że umiesz szybko biegać w tej ciężkiej zbroi. Jak nie, to masz mało czasu, żeby się nauczyć. Niestety w ten sposób się jej nie pozbędziemy.
Zbyt uparta, żeby umrzeć. Jest księżniczką. Padła kobieta. Nie, czemu nie? Dobra, tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzyło na mapie. Po prostu tutaj są takie kamulce, które będą toczyć się z jednej strony w drugą. Mają odporność na dużo rzeczy. I lepiej ich nie atakować, tak. Nie atakować ich fizycznie, bo mają dużą wytrzymałość. Trzeba je atakować magicznie. Ale dobra, po to wziąłem tutaj fiję, żeby je wszystkie porozwalać w tej turze, bo chyba to jest nawet cel w misji. No tak, 100% kontroli. Mieliśmy nieźle na tym zarobić. Dobra, tak. Źle to wykonałem. Musimy tutaj fiję przywołać. Tutaj natomiast... Lisz, postaraj się zdjąć tego gościa. I będziesz powoli dalej ciągnąć. Ponieważ te kamienie nie są jedynym zagrożeniem na tej mapie. Czy na tym dungeonie. Jest jeszcze jeden boss, którego nie odkryliśmy. Okej. Okej, z tej strony jesteś. Musisz z drugiej strony podejść. Dobra, Lisz powinna dać sobie sama radę. A ty tymczasem zobacz, co tutaj mamy. Dobra, Ranri, powiedz nam, co tutaj mamy. Przeciwników, okej. Może się zajmiemy nimi, zanim wrócimy do tych kamulców. Dobra, możesz jego szybko ściągnąć. Potrzebujesz sobie skille znowu zmienić. Na razie leczenia nie potrzebujemy, potrzebujemy za to Light Blast. Dobra, zniszcz to. Ładnie. Jeszcze raz, popraw. Popraw krytykiem. Nie, wstawaj. Jest to rozkaz bogini Fii. Dobra, Ior. Ciekawe, czy on potrafi wykręcić ponad 40 obrażeń, żeby rozwalić tego kamulca. Kurde, ile tutaj tu jest tych rzeczy. Nawet jak tutaj wszystko porobimy, będą nasi technomanci jeszcze mieli dodatkową robotę. Okej, tutaj potrzebujemy chyba Barrow. Możesz to wziąć. Mining? Nie. Dive.
Mall, to jest Barrow. Dobra. Powinnaś dać sobie z tym radę. Właśnie, jaką ty masz broń? Blast. Czy ogień coś da? Chyba nie, blast powinno być najlepsze, okej. Dobra. Tyranry. Możesz to szybko zdjąć. Okej. Siły za bardzo nie potrzebuje na Ranry. Tak rzadko ona atakuje siłą, że... Dobra. Czy tutaj diet? Dobra. Zdejmij go. Super. Dobra. Zajmiemy się tym. Ty możesz się podleczyć. Ty, na razie ciebie nie potrzebujemy. Przywołamy ciebie, jak coś się znajdzie dla ciebie. A. Tam byś się przydał. No cóż, trudno. Przywołamy cię później. Lisz. To i na razie wszystko. Idź w tamtą stronę. Awaru. Dobra, ty diet tutaj pozajmujesz rzeczy. Gold coin bag. To chyba coś na sprzedaż. Dobra, tak. Diet, stoisz w przejściu. Rusz się. Ciebie, Ranry, też na razie podziękujemy. Ior. Ior może tutaj zająć to... zbieranie. Spoko, przydasz się, Ranry. Znaczy niebieski chłopczyku. Tak, Ior na razie tam zajmie pozycję, może przyda się przy kasowaniu tych kamieni. Zobaczymy jeszcze. Dobra, pilnuj tego, żeby się nie uleczył. A, Waru. To jeszcze będziesz miał robotę. Okej, spoko, level up. Możesz odpocząć jedną turę. Ior, jak daleko się to rusza? 3. Dobra, nie chcemy na razie tutaj wchodzić. Tobą ustaw się tutaj. Dobra, ty wykończ tego gościa. Niedługo dostaniesz wsparcie w postaci Kisnir. Kisnir, weź z powrotem Knight Medal. I tak, idź dalej. Już 10 tur. Tak, ta mapa jest dosyć duża, jak widać. Trochę tutaj jeszcze zabawimy. Dobra, ty... Na razie nie jesteś potrzebny. Lisz, badaj tutaj dalej. Dobra. Czy Fia już może wyjść? Może.
Dobra. Jestem pewien, czy jak się tutaj ustawię, to czy mnie zaatakują. Weźmy na wszelki wypadek obronnego któregoś Yuiki, może Ranri, bo ona może się przydać. A właśnie, już możesz to atakować, tylko tak, z tej odległości twoje skille nie zadadzą za bardzo obrażeń. Nie ma potrzeby, dobra. Reszta drużyny. Co my tu mamy? Dobra, idź tam diet. Ty się ulecz. Dobra. No to na razie tyle. Coś nas atakuje z dużej odległości, artyleria. A, i zadaje dodatkowe obrażenia Manhunter. Trzeba się zastanowić, mamy jeszcze jeden Knight Medal? Chyba nie. Dobra, trzeba uważać na to miejsce. Tak, Kisnir, podejdź tutaj. Tak, Fia. Ustaw się tutaj. Ranri wejdzie tutaj. Dobra, weźmy jeszcze jednego Yuiki. Może Yurin się przyda. Tak, to chyba nie ma zbyt dużo agility, nie. Dobra. Więc w ten sposób możemy zablokować im drogę i nie powinni być w stanie zadać żadnych obrażeń. Okej, okay, to nic nie da, to nic nie da, to nic nie da. Ior, czy ty jesteś w stanie zadać temu obrażenia? Nie tą bronią. Ale może jakbyś wziął inny tasak. Na przykład święty tasak. To jesteś w stanie zadać 2 punkty obrażeń, przy czym kontratak cię zdegraduje. To nie. To w takim razie weź ten rubber blade, nie, mall bracelet i zbierzesz ten skarb tutaj. Dobra, ciekawe czy Fia będzie w stanie zadać im obrażenia. Okej, okay. Kisnir, ciekawe czy jesteś w stanie to przeżyć. Masz duży agility, więc tak. Ale tak, może nam tutaj trochę potek pójść na tą. Light Blast. To nie jest dużo obrażeń. Czy jesteśmy jakoś w stanie ci je podbić? Możemy dać ci broń, która daje bonus do inteligencji. Możemy cię czymś wspomóc. Nie mamy nic, co daje inteligencję. Możemy to ci dać. I to chyba tyle, co możemy zrobić. ...36 × 3 to ma 250 HP-ków. Tak, może to trochę zająć czasu. ...17% szczęścia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, co dawał Jupiter Gem? Czy to nie jest to, czego szukaliśmy? Nie. Zwiększa HP-ki. Ranri, Shockwave nic nie zrobi mu. Dobra, to siedź tutaj. Kisnir, zobaczmy co tutaj mamy. Okej, okay, to się przyda. Lisz.
Będzie pod ostrzałem artylerii, ale ona jest sobie w stanie jakoś z tym poradzić. Ewentualnie ją wycofamy. Avaro by się tutaj przydał, żeby pozbierać. Dobra, zobacz, czy tutaj coś jeszcze jest, co oni mogli pominąć. Jak nie, to pozbierasz tam te rzeczy. No i to chyba tyle, co możemy zrobić. Tak, to będzie nas naparzać z odległości, dopóki tego się nie pozbędziemy. Dobra, spróbuj to rozwalić, Lish, i cię wycofamy zaraz. Bo nie chcę w tą całą sytuację ładować nie wiadomo ile potek. Dobra, ty masz broń, która nadaje się przeciwko temu przeciwnikowi. No właśnie, tylko on ma to reflekt. To jest właśnie to, co nam Yurina prawie rozwaliło. Więc mam nadzieję, że to nie aktywuje się. Super. Dobra, możesz się wycofać, podleczyć. Natomiast ty, Fia, ta już miała trochę do roboty. Chyba że się skupisz i zaczniesz walić krytami na lewo i prawo. Ty natomiast zaczniesz tutaj zwiedzać, co tutaj mamy do zrobienia, bo Fia zacznie blokować je z tej strony, czyli z tej strony będzie można je obejść bezpiecznie. To jest trochę rzeczy do zbadania. Dobra. Lish, wycofaj się. Właśnie, coś takiego się spodziewałem. Ranri. Wy nic nie macie do zrobienia póki co. Poczekajcie, aż się oni zbliżą, to może wtedy twoje czary będą zadawały im większe obrażenia. Dobra. Właśnie o to chodzi, Fia. Tak, ty możesz z powrotem wziąć Knight Medal. I zaraz cię wyślemy tam w górę. Ty, Shockwave, nadal nie za bardzo nic nie zdziała, to zostawmy to. Avaro, nie wiem, idźmy tam. A co tutaj mamy? O, przejście tutaj. Przyda się. Chociaż on nie najlepiej się zda przeciwko tym potworom, więc chyba będziemy musieli go wycofać. Ranri, nic takiego ci nie kazałem zrobić. Dobra, jedziemy. Jak oni mają projectile defense, to Diet będzie miał z nimi bardzo zły czas. Dobra, Ranri, czy jesteś w końcu w stanie zadać im jakieś obrażenia? Jaki był twój najsilniejszy atak? Shockwave jest najsilniejszy. A i tak im nic nie robisz. Łukiem też nic nie robisz. Jak zadamy jeden punkt obrażeń, to i tak nic nie zmienia.
Ior, idź tutaj. Mam pomysł. Co jeżeli weźmiemy niebieskiego chłopczyka? On ma przecież Pierce. Masz szansę, że jego ataki anulują wrogą obronę. Zobaczmy, na ile to może się zdziałać. Tak, myślę. To jest za mała szansa. Dobra. Fia. Powoli, ale rozwalaj to. A właśnie, coś takiego potrzebujemy. Przydałby się też Chiro od Avaro, ale... Avaro jest gdzieś indziej. Może spróbujemy go tu przyprowadzić. Diet. Spróbuj się tędy przenieść. Zobaczymy, co tam będzie. Na razie nie zwracaj Diet na nich uwagi, i tak cię nie są w stanie zranić. A co jeżeli wezwiemy naszą małą myszkę do pomocy? Znaczy kota. Zobaczymy, ile ona będzie w stanie zrobić przeciwko tym czymś. Tak. Szkoda, że nie mam... Tak. Szkoda, że nie ulepszyłem Icicle Study. Będę musiał to zrobić w najbliższym czasie. Ulepszony Icicle Study daje czar Void. Więc to by kompletnie ignorowało rezystancję tych rzeczy, to by się przydało. Ale cóż, trudno. Miki może i bez tego będzie w stanie im zadać jakieś sensowne obrażenia. Wszyscy zrobieni, wszyscy. Ja, co mnie to gryzie po kostkach? Spadaj, gryzoniu. Zajmij się czymś pożytecznym, a nie tu ludzi podgryzasz. Dobra, tak, Yurin, zwolnij miejsce dla Mikiu. Tutaj natomiast Igor. Kasa, okej. Fia. Dobra, może z pomocą Miki to trochę szybciej pójdzie. Dobra, Lish. Co my tutaj mamy? Nic. Avaro podejdzie tutaj. Diet. Ta, strzelanie do nich mija się z celem. Diet, chodź tutaj, zobaczymy, co tam jeszcze jest. Dobra, jeszcze Yuiki się nie ruszyły. Yuiki, siedźcie tutaj na miejscu. A, miałem Katarit też przywołać, żeby ją trochę podekspić. No cóż, trudno. Kiedy indziej. Aż to tu jest dosyć niebezpiecznie. Dobra. Mikiu, jaki jest twoja najlepsza
Judgment Tome. Nie zadajesz obrażeń? Serio? Co jest z tobą nie tak? A nie masz swojego Sage's Medal. Naprawmy to. Ślepy jestem. Gdzie to jest? Tutaj. Moment, czy możemy ci zwiększyć inteligencję o 1? Zawsze to coś. I tak nie zadajesz obrażeń. Ta, przydałby się ten... Przydałby się ten czar, który zadawaje Void Damage. No nic. Fia się zajmie tym. Co, chyba musimy ją jeszcze bardziej podpakować. Fia. A, skończyły się efekty, dobra. Nie zauważyłem nawet. To jeszcze raz. Czy mamy coś od luck? Mamy. Critical salve. To też sobie drinknij. Dobra, i muszę pamiętać, żeby to odświeżać, żeby nie znikło, tak jak przed chwilą. Dobra, Ranri, jakie ty masz w ogóle szanse na kryta tymi swoimi skillami? Zobaczmy. 25% szansy. I tak to nie za bardzo działa. Momencik, ty miałaś iść tutaj. Diet, podejdź tutaj. Ja zacznie do ciebie strzelać tą maszynę, ale co tam? Mikiu, jednak nie będziesz aż tak bardzo potrzebna. Chociaż możesz tutaj pomóc te rzeczy zbierać. Dobra, wycofamy cię. Dobra, a ty, Lish, zajmij się tymi rzeczami. Dobra, wy, Yuiki, zostańcie tutaj. Avaro się w tej turze wycofał. Tam też z Kisnip też możemy coś zrobić, ale... Kiu wezwiemy, to pewnie dostanie po tyłku. Dobra. Wezmijmy ją mimo wszystko. Dobra. To wszystko. Dobra, Lish, dobrze sobie dasz radę. Dla Lish przydałby się Prevail. Czy miałem wyłączyć tę animację, to nie jest zbyt ciekawe. Dobra. O! A, to tylko przestarczy, zadał tak mało obrażeń, dobra. Dobra, to co chyba atakuje nas, to jest w tamtą stronę. Na razie spróbujemy uciec w tamtą stronę. I tak.
Tym... Tutaj, Avaro... Tak, spróbujmy ten kamień wykończyć naszymi Yuikami. A, krytyk zadaje 2 obrażeń. Nawet jak nam się trafi, to niewiele on nam da. Brakisnir, wykończ tego szkieleta, co tutaj jest. Ładnie. Lisz, powykańczaj te smoki. Yuiki... Do niczego się na razie nie przydacie. Dobra. Fia. Prawie o tobie zapomniałem. Bierz się za to. Ładny kryt. Dobra. Jakby counter weszło, to byłoby miło, ale trudno. Ta, Kisnir. Tarcza wejdzie, to przeżyjesz, ale jak nie wejdzie, to masz gorzej. Dobra. Avaro zaraz będzie cię buffował. Dobra, zajmijmy się tym. Ty. Akcesorium. Barrow. I zdejmij tego gościa. Dobra. Co tutaj mamy? Jednego duszka. Fia. Nie masz many. Na szczęście powinniśmy mieć dużo potek od many. Że to nie jest dużo, ale powinno nam wystarczyć. Dobra, co tutaj mamy? Nic. Tyle, ty możesz się wycofać. Dobra. Ciekawe, czy sięgnie dieta tak daleko, ta artyleria. No, mam nadzieję, że nie. No i tak się skupi na Kisnir, okej. Okay. Kisnir musi się podleczyć, bo jest bliska śmierci, dobra. Greater Cheer. Wala, wara. Przyda nam się każdy punkcik ataku. Dobra. Atakuje Ice powrotem, może cię to boleć. I tak masz już mało HP-ków. Czy jest coś, czego się boisz? R, ale chyba tego nie mamy dla ciebie. Nie. Dobra. Dryknij sobie. I rozwal to. Dobra. Już jesteśmy blisko, żeby je porozwalać. Bardziej jak teraz mamy wsparcie z Avaro, to tak. Obrażenia nam znacznie wzrosną. Dobra, Ior. Ty, zbierz ten skarb. I to wszystko. Kisnir jeszcze musi też sobie drinknąć. Dobra, teraz wszystko. A, jeszcze dalej ma zasięg na Kisnir. Dobra, Avaro. Wiesz co robić.
Słodkości. Dobra. To coś jest? Skarb. Topaz. Kisnir. Znowu musisz sobie drinknąć. Ciekawe, co tutaj mamy. Small stimulant, ok. Teraz tak, Lish. Chyba sobie postoisz tutaj na razie. Poczekasz, aż reszta drużyny się tu zbierze do ataku w tamtym kierunku. Ty. 44. Jak już ileż to masz? Int 5, więc już więcej nic nie wejdzie. Masz ostatnią turę krytów. Aż te kryty i tak ci za bardzo nie wychodzą. Dobra. Zastanawiam się, czy zdążymy w czasie, bo... Tak, bo dużo czasu stracimy na ten, ale jeszcze mamy cały ten. Cały dungeon do zwiedzenia. W sumie nie cały już. Jeszcze jednego bossa do pokonania. Więc mam nadzieję, że... A, już połowę tur zużyliśmy. Trzeba będzie się zbierać. Dobra. Ty możesz w sumie dać jeszcze raz ten Greater Cheer, ale to już niewiele da w tym momencie. Dobra, Kisnir. Jak daleko możesz się wycofać? Ciekawe, czy tutaj jeszcze cię sięgnie. Musimy znaleźć miejsce, w którym przestanie sięgać ich artyleria. Dobra. Ktoś jeszcze? Nie. A tutaj jeszcze sięga artyleria. Spróbujemy cię wycofać o jedno pole. Zobaczymy, czy tutaj będzie ok. I na wszelki wypadek sobie drinknij. Dobra. Avaro, możesz się już w sumie wycofywać. Podejrzewam, że nie będziemy tutaj już siedzieć więcej. Nie, moment. Mamy jeszcze tam na górze do zebrania. Więc idź w tamtym kierunku. Fia już raczej nie będzie potrzebować twojego wsparcia. Znowu. Ej, nie. Myślałem, że kliknąłem on. Dobra, w każdym razie to się nie wydarzyło. Co miałem na myśli, to... Drinknij sobie. I pozbądź się tego. Dobra, nieźle. Dobra, tutaj zajmij to, żeby Avaro miał potem łatwiej. Kisnir. Ciekawe, czy tutaj będziesz bezpieczna. Zobaczymy. A, chyba wszyscy są bezpieczni, bo nie atakuje. Dobra, tak na razie nie będziemy tam ruszać. Avaro. Ior tutaj. Ty. Dalej do roboty. Dobra, jeszcze może jedna tura i powinniśmy w końcu to sprzątnąć. Dobra, wy czekajcie sobie spokojnie. Możesz troszkę bliżej podejść. Dobra. Super, w końcu. I dobry level up. Przyda się. Dobra. Wy. Już was na razie nie potrzebuję.
Ior, zajmiesz się tutaj słodkościami. Wy dalej czekajcie. Avaro tutaj zostanie z tyłu i będzie w sumie ten zbierał rzeczy, a resztę naszej armii, czyli głównie Fiję, zaraz wyślemy do walki z tamtą artylerią. Ior też się może przydać, ale Ior ma jeszcze tutaj rzeczy do pozbierania. Earthstone 5, ok. Dobra. Co tu mamy? Nic, ale dobra, potrzebujemy tego do skompletowania. Dobra. Fia. Wyjdź stąd i tak, wszyscy ruszajcie się, przy czym Fia będzie potrzebowała obstawy. I wszyscy niech będą w dobrym stanie zdrowotnym. Tak, Fia, obstawa. Na razie może użyjmy tak, ciebie. Oraz Ranri. Ranri się też przyda ewentualnie do leczenia ludzi. Dobra, super, że się skupiło na Fii, o to nam chodziło. Tak, Fia tutaj. Tylko tak, będziemy pilnowali, żebyś miała cały czas obstawę. Dobra, może nie. Może nie wchodźmy na kolce bez powodu. Ior też spróbuje się tam dostać. A Varo ma jeszcze tutaj do roboty trochę. Dobra, mamy 9 tur, żeby rozwalić to cokolwiek, co tam się znajduje. Mam nadzieję, że zdążymy. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Ale to znaczy, że się zbliżamy. Dobra, Fia. Kisnir. Tutaj. O, dobra, już jesteśmy blisko. Super. Okej, dobra, brakuje nam jednej obrony, bo Fia za daleko poszła, ale możemy użyć ciebie. Dobra. Ty podejdź. Może najpierw ty. Podejdź na ile możesz. Ty też. Ranri, na razie może ciebie odeślemy, żebyś się poleczyła. Dobra, ty. Jesteś w stanie to zdjąć? Nie, ma odporność na ogień. Masz odporności na Earth za to. Dobra, a momencik, czy masz odporność na Ice? Nie masz, super. Znamy kogoś, kto się z tego ucieszy. Tak, dostaniesz trochę w łeb z powrotem. Ale to jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Dobra, tak dużo HP-ków nie ma. Powinniśmy być w stanie to zdjąć. Dobra, co do ciebie. Earth Holy. A, to jest Yurin. To nie. Ty, standby. Dobra, Avaro, pozbierasz te rzeczy. Kurczę, zastanawiam się, czy tu jeszcze czegoś nie przegapiliśmy. Możliwe, że mogliśmy przegapić coś i nam nie wejdzie 100%, ale
Ale cóż, trudno już. Nie mamy za bardzo więcej czasu. Dobra, super, atakuj. O to nam chodziło. Okej, nawet nie zobaczyliśmy to w akcji. Zapomniałem włączyć animację. Gaj. Tak, jasne. Nowe narzędzie do robienia czegoś. Avaro, jego magiczne narzędzie. Dobra, diet. Dobra, ty możesz sobie iść. Potrzebujemy dieta tutaj. Ty. Mining. Mamy tutaj coś do kopania? Nie. A może mamy coś do przeszukania? Gdzie to jest? Search. Jest. Dobra, to chyba nic nie powinno być. Avaro. Moja deban da na. Chociaż większość tych miejsc już diet przeszedł, to może nic tutaj więcej za bardzo nie znajdziemy, mam nadzieję. Ty... Przejdź się jeszcze tamtędy, może coś znajdziesz ukrytego. Dobra, jak z punktami kopania? 1 na 4. Więc coś musieliśmy pominąć. Dobra, idź tutaj. Co z tobą możemy zrobić? Może przejdź tutaj. Dobra, ty. Świetnie. Dobra, mamy 100%, więc nic ukrytego nam nie przepadło. Co najwyżej nie pozbieraliśmy gdzieś jakichś minerałów. No ale to już nie będzie problem, ponieważ to nie jest cel tej misji. Dobra. Co jeszcze możemy to... Dobra, czy jeszcze są jakieś nienaprawione punkty, które przegapiłem? Wygląda na to, że nie. Ty zobacz, czy tutaj coś jest. Tutaj jest dużo. Dobra, na szczęście zdążysz je wszystkie wykopać. Avaro.
W sumie nic więcej już tutaj nie będzie. Tutaj wiemy, że muszą być wszystkie pozostałe punkty. No i dobra. Zapiszę na wszelki wypadek, ale przez dwie tury i tak raczej byśmy nic nie zdziałali. Dobra. Perfekt. Dobra, za pierwszym razem. O to chodziło. Fiu. Dostaliśmy coś ciekawego? Chyba nie. Żadnej z tych rzeczy raczej. Resilient Ivy może się czasami przydawać, ale poza tym meh, takie śmieci. To jest trochę problem w tej grze. Potrzebujesz dużo rzeczy do produkowania różnych broni, tylko że te rzeczy są strasznie rzadkie. Zazwyczaj rzeczy, które dostajesz z dungeonów, są do niczego niepotrzebne. Dobra, w następnym odcinku mamy dwie znowu rozmowy, a poza tym dostaniemy. Nie, czekajcie, musimy pewnie coś wybudować, tak? Magic Steel Post. Refined Stone. Dobra, jak to zbudujemy, to dostaniemy dodatkowy dungeon do wyeksplorowania w fortecy. I ten dungeon będzie dla nas ważny, ponieważ to będzie dalej rzeczy związane z historią fortecy. Okej. To był trochę długi odcinek, ale dungeony w tej grze z czasem robią się coraz dłuższe i bardziej skomplikowane. Więc tak może być częściej. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!